Jeśli chodzi o samą złotą setkę, no myślę, że są to już od 2 lat prowadzone takie pierwsze rankingi, które pokazują, jakie mamy firmy i możemy jakoś je rangować, jak jest efektywnością, jak jest zyskami. Dobrze po prostu wiedzieć, kto gospodaruje na terenie województwa. Natomiast w tym roku w sposób szczególny zależało nam na tym, żeby porozmawiać o tym, co nam grozi albo jakie mamy szanse za lat parę, kiedy ten strumień unijnych pieniędzy z Brukseli będzie poważnie przekręcony. I ja się bardzo cieszę, że mogliśmy to zrobić z Politechniką. Myślę, że była bardzo ciekawa, merytoryczna debata. Rolą prasy jest relacjonowanie wydarzeń, ale myślę też przede wszystkim w tych trudnych czasach stawianie poważnych pytań, co dalej. I myślę, że wspólnie z Politechniką, za co dziękuję również, nam się to nieźle udało. Politechnika dlatego, że wspólnie z NTO właśnie był taki pomysł, że szczególnie Wydział Ekonomii Zarządzania, to są integralne zagadnienia ekonomii, żeby pokazywać mapowanie gospodarcze na takich twardych, realnych danych, w którym miejscu przedsiębiorstwa województwa polskiego są. To już jest druga edycja, więc mamy już pewne porównanie, jak to wyglądało w pierwszej edycji, jak to wyglądało teraz w drugiej, czyli takie pewne komparatystyczne podejście i wygląda, że to jest bardzo interesujące, pokazujące, co się zmienia tutaj w mapie gospodarczej województwa opolskiego. Złota setka w drugiej edycji polegała na stworzeniu 2 rankingów. Pierwszy ranking dotyczył filarów opolskiej gospodarki, czyli mówiąc w uproszczeniu, ranking pokazujący największe przedsiębiorstwa w regionie. I tutaj obliczeniowo sytuacja sprowadzała się do sprawdzenia wyniku finansowego przedsiębiorstwa za rok 2013 i poszegorowaniu od najlepszego do najgorszego i pokazanie najlepszych 100 przedsiębiorstw z punktu widzenia kryterium wynik finansowy. Natomiast żeby dopełnić obszar tego wyniku, obliczono 2 wskaźniki, wskaźnik płynności i wskaźnik zadłużenia. I oznaczając kolorami zielone jako wskaźnik optymalny i kolorem żółtym jako wskaźnik neutralny bądź negatywny, dopełniono informację o tej złotej setce. Natomiast drugi wskaźnik premiował, nagradzał przedsiębiorstwa nie tyle duże, co sprawnie, efektywnie zarządzające swoimi finansami. Branych było pod uwagę 5 wskaźników finansowych i taki z tych 5 wskaźników był liczony wskaźnik zintegrowany i na bazie takiego jednego dużego wskaźnika, czy wspólnego wskaźnika, był tworzony ranking firm, które są stabilne z punktu widzenia finansów.